posłania, jak gdy odbieram i słucham tych dobrych, czcigodnych słów, to mówię, Panie Boże, sprawy, żebym do końca nie uwierzył, bo mogę zgłupieć. Ale wiem, że to płynie z dobroci serca, z tej przyjaźni, z tej dobrej atmosfery. Na koniec bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj z Wami być tu w Bielsku. Bardzo pragnę podziękować organizatorom tych dożynek, Panu Staroście, Panu Wójtowi, księdzu kanonikowi Józefowi za tak piękne, solidne przygotowanie. Potraficie, okazuje się, wiele rzeczy pięknych i dobrych czynić, nie tylko w gospodarstwach, ale wtedy, gdy trzeba tutaj liturgię przygotować i ją pięknie przeżywać. Bardzo więc Wam wszystkim za to dziękuję i za ten dar na parafii Bielsk na ręce księdza profesora Andrzeja, panu staroście i panu wójtowi, za tę mostrancję, która będzie właśnie takim niemym świadkiem Waszej miłości do Pana Boga i łączenia ziemi z niebem, nieba ziemią, tej codzienności Waszego życia. Niech Wam wszystkim towarzyszy błogosławieństwo, pokój i radość, którą będziecie wspólnie przeżywali, byśmy tym wszystkim umocnieni mogli podołać trudnym wyzwaniom, trudnym sytuacjom i nie zagubili tego, co jest najistotniejsze, najważniejsze. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was umiłowani, Wasze rodziny, miejsca codziennej pracy, niech to wszystko, co Was stanowi, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.